Siemaneczko wszystkim ponownie. Słuchajcie, z dzisiejszego filmiku dowiecie się, jak aktywować jeszcze bardziej klatkę piersiową podczas wykonywania pompek. Żeby tak się stało, potrzebujecie poznać, a następnie wprowadzić tylko dwie modyfikacje do swoich pompeczek. Dobra, i z buta przechodzimy do konkretów. Tak więc pierwsza modyfikacja to ruch do dołu po lekkim ukosie. Jeżeli będziemy wykonywali pompki standardowo, opuszczając nasze ciało pionowo do dołu, to bardzo dużą część pracy przejmie przednia część mięśnia naramiennego, a przecież nie o to nam chodzi. Co zrobić w takim przypadku? Wystarczy, że w trakcie wykonywania ruchu w dół wysuniecie swoje ciało lekko do przodu, tak jakbyście chcieli dolną częścią klatki, czyli częścią mostkowo-żebrową, wyjść lekko poza linię waszych nadgarstków. Osoby chodzące na siłownię na pewno wyłapią analogię w trajektorii ruchu sztangi w wyciskaniu na ławce. Zwróćcie uwagę na to, że sztanga przy wyciskaniu nie powinna iść pionowo do dołu, tylko po ukosie, lekko w przód. Z tego względu, że kiedy wyciskamy sztangę pionowo do dołu, to stwarzamy mocno niekorzystną pozycję dla naszej obręczy barkowej, przy czym towarzyszy temu jeden z najczęstszych błędów, czyli brak rotacji i kierowanie łokci na zewnątrz, tworząc kąt prosty między ramieniem a tułowiem. A w takiej już pozycji naprawdę prosimy się o kontuzję. Zamiast tego tworzymy tak zwaną rotację zewnętrzną poprzez ruch łamania sztangi, dzięki czemu ustabilizujemy barki i zainicjujemy odpowiedni tor ruchu, tworząc kąt około 45 do 75 stopni między ramieniem a tułowiem, w zależności od indywidualnej antropometrii ćwiczącego, gdzie jak sami widzicie łokcie są ustawione relatywnie blisko tułowia. I tę samą metodę możemy zastosować w pompkach, z tym, że sztangą i obciążeniem jest nasze ciało. A więc zamiast lecieć pionowo do dołu, wykonujemy ruch lekko po ukosie poprzez delikatnie wysunięcie ciała do przodu. Dzięki temu zaktywujemy jeszcze bardziej włókna mięśniowe naszej klatki piersiowej. Zresztą spróbujcie sami, a już po paru powtórzeniach poczujecie różnicę. Zwróćcie jeszcze tylko uwagę na bardzo ciekawą zależność. Tutaj cycek ewidentnie wstydliwie się chowa, a więc nie jest za dobrze. Zaś tutaj elegancko i pewnym krokiem wychodzi na wierzch, no i jest gitarka. Dobra, pierwsza metoda została omówiona i teraz pora na drugą, bardzo skuteczną metodę, czyli utrudnienie wykonywania ruchu poprzez zmodyfikowane tempo. Pompowanie na ilość, nie zwracając uwagi na jakość, nie ma sensu. I to już wiecie z poprzedniego materiału. Ale jeśli pójdziemy w drugą stronę i świadomie z odpowiednim napięciem zwolnimy fazę ekscentryczną, czyli ruch do dołu, przy czym dodatkowo zatrzymamy się na samym dole, a następnie dość dynamicznie wrócimy do początkowej pozycji, to uwierzcie, że już po paru pompkach poczujecie, że wasza klatka dostaje naprawdę mocny wycisk, tudzież wpierdol, jak kto woli. I teraz tak, muszę wspomnieć o jeszcze jednej bardzo ważnej kwestii. Jeżeli ktoś nie oglądał poprzedniego materiału, gdzie dokładnie i dość obszernie wyjaśniam, jak robić podstawową pompkę, to polecam obejrzeć, żeby mieć świadomość, jak powinna wyglądać poprawna pompka w podstawowej wersji, żeby przypadkiem nie wprowadzić dodatkowego utrudnienia bez skorygowania początkowej wersji pompki, co może doprowadzić do mocnych przeciążeń i finalnie jakiegoś urazu. Dobra, to by było na tyle. Jeżeli uważacie, że filmik był ciekawy i przydatny, to będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie subika i standardowo łapę w górę. A już taką wisienką na torcie będzie jeszcze jakiś szczery komentarz z waszej strony i jeżeli wbijecie na mojego Instagrama. Dzięki bardzo za obejrzenie i do usłyszenia w następnym materiale. Strzałeczka. Kurwa, już mnie łokcie bolą. Jak tak można pompki robić? Au.